Ej, mikrofony! Moje przesłanie dla wszystkich gości. Taką bitwę trzeba było zrobić w Bydgoszczy. Ej, to trochę niesprawiedliwe. Mordy z WWA wyjdą stąd dziś szczęśliwe. I smutne chłopaki pojadą do Łodzi, wiesz. Ale przecież najarane, fajnie wam to wychodzi. I ja przecież lubię wasze miasto. Tam jest na Piotrkowskiej tak fajnie, ciasno. I w klubach można przecież palić gibony. Lubię Cube, jestem odkubiony. Byłem na Cypress Hill i przecież będę DJ Premier, Master Ace, przybędę. Jestem tam przecież zawsze. I na to miasto z sympatią patrzę. Nie trzeba miasta stawiać przeciw miastu. Nie jesteśmy klubem jakichś pederastów. To przecież nie jest ŁKS Legia Warszawa. Tutaj ma wygrać dobra zabawa. Okej, okay, wiesz, że ja tutaj wpadam na walki. A to wyliczanka jak klub piłkarski. Ja mam w chuj punchy. Yo, dokładniej powiedzieć trzeba. Nie gramy tutaj kurwa jak z Widzewem Legia. Yo. Ej, jestem takim typem, który zawsze fajnie umie pojechać z bitem. Mam nowy imidż, dokładnie jaram sam. Mam nowy imidż, a ciągle macie ten sam. I dokładnie wiesz, i deal rekord. Moje rapy to rekord, dokładnie ufam powiekom. Jedną rzecz na zmienię tylko. Nie martw się, Gryn, ludzie powiedzą, wygrał hip-hop. Właśnie tak, robimy to znów dziś to. Lepiej zobacz, będę grał jak Bill Clinton. W wyborach właśnie tak czuję, stary. I nigdy nie przegram tego jak Hillary. Gdzie są moje okulary? Krzyczał Muflon. Musimy jeszcze dżem nakręcić tu równo. Właśnie tak, to mnie nie obchodzi. Czy jesteś z Łodzi, czy może wzbudzasz podziw? Ważne, że masz styl, zajawkę, flow. Właśnie mogę te punche ciąć. Robić tutaj przerwy i akcenty. I pokazać, jaki to kurwa jestem elokwentny. I teraz ty. Hej, hej, to jest chuj MC za publicę. My wejdziemy w pierwsz. Mówią mi tutaj chłopaki, szerszeń wejdź. Pokaż, co potrafi EUDZ. A ja mówię pewnie, że mogę pokazać, co potrafię. Pozdrawiam Warszawę. Tak naprawdę łatwo tą sprawę, dlatego że nie gram tutaj o sprawę. Ja o strawę pozdrawiam w Czechach. Nieważne, czy tam spotkam przyjaznego człowieka. Tak naprawdę pokojowy freestyle, bo skończyła się bitwa i ma się kiwać bibka. Tak naprawdę tutaj nikt nie pływa w rymach, bo to Łódź, Warszawa, czyli chill out. Dokładnie tak. Wszyscy MCs na publicę, dawajcie na jam. Będzie w barach do rana, sprawa spontana. Wygramy to w Stanach jak Barack Obama. I wiesz, że nie jadę z ziomem na fejmie, bo nie chcę być tym Johnem McCainem. Ale wziąłem, mam spermę, to głupota. Ale lecimy ten wolny styl w opcji total. W opcji total, nie w opcji battle. Wiesz, że nie jestem wujka, cioci, bratem. Jestem na wolno z kompanem, na wolno z spontanem, na wolno nakręcane i lecimy to dalej. Ej, ja nawet też. Jeśli nawet siada przepona. Yo, ja chodźcie, płot i reszta, chodź do zioma. Ej, dokładnie, nie chcę być Johnem McCainem, ale chętnie zastrzeliłbym, był Johnem Wayne'em. Yo, dokładnie, bym był Johnem Wayne'em, zagrałbym chętnie w jakimś westernie. Okej, dokładnie, weź tu ziomuś, wchodzę do tego klubu jak do salonu. Okej, wiesz, że ja księżyca pełnię urwę, bo wchodzę tutaj na pełnej kurwie. Ej, proste, pełna kurwa do końca, bo nie gram tutaj freestyle'owego gońca. Tu trącam po kolei wszystko jak przez liście. Dokładnie, napierdalam tutaj całkiem zajebiście. Okej, wiesz, że ostatni z tych punchy to knockout. Zapraszam na scenę wszystkich, klasika Płocia. Wszystkich, którzy tu są i tylko coś potrafią. Dokładnie, a słabych MC różne szlaki trafią. A ja już nie wiem, czy jestem Obama, czy Osama. Zadzwonię do wujka, wujka sama. Niech mi przyśle paczkę z Ameryki. Będziemy tutaj robić swoje triki. Triki to proki, to jest ten walking. Po księżycu chodzą sobie z boki. No dobra, fajny beat, 100 razy go słyszałem. Na WBW już też go kiedyś miałem. Nie lubię już tych bitów premiera. To mi spontaniczność zaciera. Nie dają mi kurwa bity od 50 centa. Doktora Dre, to się pamięta. Ja lubię święta, święto zmarłych. Zapalę znicza za zmarne karły. Karły reakcji, 68. Moczar wypuścił złoto usty. A to jest właśnie listek laurowy, który przycina nam w dziurę głowy. Yo, moją głowę obejmuje kask.
I wiesz, myślę sobie, jest tu racja. Jestem tak pierwszy dobry, ABAB gracz. I w tym miejscu nie liczy się grawitacja. Jadę, to nie Apollo 13, 11 raczej. Dolecę, mam swoją misję. Jestem graczem, zaznaczę, że mam tu wnioski. To naprawdę wielki krok dla ludzkości, bo te zwrotki napierdala tutaj gres. To jest freestyle, którego możesz słuchać jak chcesz w domu. Dokładnie tak, nie że jestem dziwką halo, że jakbym chciał, to mógłbyś mnie wynająć i napierdalam zdania na non-stopie. Dokładnie tak, mam to w głowie, chłopie, mam to w głowie, kobieto. Yo, Rufin, chcesz coś powiedzieć? Masz jeszcze jakąś wiedzę? Yep. Ja zawsze, wiesz, komórki mam, pomysły pełne. Ziom, nie uciekaj, ale nie machaj tak tym bernem. Yo, sprawa jest taka. Urodziny! Sprawa jest taka. Urodziny! Nie wytrzymał. No to co? 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje, niech żyje nam. Bracie Płociu, wszystkiego najlepszego, zdrowia i kondycji witalnej. Scott, MC Płoć, bracia i siostry, zróbcie hałas. Tak. Jaki hałas, kurwa, jaki hałas. Niech będzie dobre zdrowie i dobra zabawa. Bawmy się do rana, moje zdrowie, kurwa. Później jak się najebę, to powiem. Teraz na trzeźwo na pewno nie. Jak to jest w końcu, nic nie wiem. Ja chcę się bawić przy muflonie. Jak się bawię, to bawię się dobrze, nieźle. Nieźle, robimy to nieźle. A jemu śpiewamy to happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Muflon ciągle to klei nieźle. Sprzeciw będzie, będzie być może. Robimy to tutaj, a później na dworze. Freestyle się kręci w klubie, w scenerii. Wiesz, że robimy te wersy, a nerwy odkładamy na później. Choć bywa różniej, wbijamy piątkę i znów jest dobrze. Nie było rymu, ale nie ma rymu, jest zgoda. Ale nie robimy dymu, bo jest dobra pogoda. Jest dobra atmosfera, ja łatwo ją zmieniam i wszystko wybieram. Hip-hopu weteran, jeszcze nie. Na karku lekko 20. A wiesz co, przestań. Mówią, on już przestał, muflon. Przestań, muflon. Bo to jest jak samobójstwo. Te twoje pancze wykańczają. Niektórzy już trochę słuchu mniej mają. Odbierasz nam jak decybele. Napierdalasz jak ksiądz w niedzielę. Masz z tego wiele. Masz tego dumnie? Ej, chłopcze, a czy ty już brałeś komunię? Brałem komunię i jest jedna opcja. Brałem jem od zioma, on powiedział, czego chcesz. Ja Płociowi 100 lat mówię, 100 lat ziomek. Dokładnie, niech to padnie tu na mikrofonie. W tą stronę mogę robić 100 lat, śpiewać baby jak Marilyn Monroe. Jemu happy birthday, ale niepotrzebne jest to teraz. Nie ma kwestii, jest prestiż na tej twarzy, nie pieprzyk tutaj widnieje. Nie wiem, co jest grane, nie wiem, puszczam w teren. Szybkie przejścia miały być, więc kończę to, zapomniałem. Yo, jak zwykle, zresztą jedziesz na free. Ja życzę mi fortuny i weź to skumaj, bo się urodziłem tego dnia, co Wojciech Fortuna. Jeszcze raz sprawdź, weź liczaj, bo teraz jest dzień olimpijczyka. Proste jeszcze raz, dobrze wiem. Proste to właśnie freestyle'owy dzień. Yep. Nie ma tu przyjemniejszych chwili. Porapujmy trochę na urodziny. Moi bracia, wszyscy zgromadzeni, moi mili, to Płoć, który maje w tej chwili. Ten dzień dzisiaj, jaka dzisiaj data? Nieważne, ktoś będzie płakać. Kogoś dzisiaj jednak czeka przygoda. Kogoś dzisiaj będzie boleć wątroba. Mam coś zacząć, mam co zacząć. Jedziemy tutaj hardcore łaką, nieważne. Ej, to jest tylko dżem, hip-hop jest wśród nas, więc idź to weź. Weź to od nas, weź to od nas. Mikrofon, daj na wolno to szybko, ziom. To jest hip-hop, flow, skill czy technika. Wiesz, że mnie widzisz ty w bitach, to klasyka. Ja od razu wnikam, o tą chwilą jestem przepełniony. Ludzi pełno, ja też, ziomy. Zajęci są butelką, ale ja na pewno chcę wejść i też być tutaj niezastąpiony. Daj mi chwilę, kiedy z rapem płynę, kiedy sesja. Jest paru ludzi, chciałbyś wejść, zrobię miejsca. Wiadomo, każdy chciałby beat dominować, lecz dzielę się z braćmi, chociaż bitu mi wcale nie szkoda. Kiedy głowa jest pełna dzisiaj, krzywe palce pewnie ma już ledwo oddychać, lecz chciałby z nami tą jam sesją zakończyć wieczór. Dawaj, człowieku! Yo.
Wchodzę na beat tak jak zwykle i mówię to. Jestem osobą, która nie wie, co to samo zło. Był hałas dla Łodzi, dla Warszawy, nie chcę kończyć. A jak spisał się prowadzący? Dokładnie tak, Rufin, no bo zaraz, że tutaj niezły hałas, zróbmy dla niego hałas. Yo, naprawdę, ej, nie ma misji. To Rufin to wszystko obmyślił, zadzwonił do mnie wczoraj i powiedział tak: yo, tu będzie taka przerwa, tutaj taka część, wiesz jak to trzeba zrobić? Wszystko wymyślił, kurwa, tematy, dokładnie tak. Szacunek, poza tym jeszcze dużo innych opcji, Rufin, wiesz, kurwa, on nie jest głupi, wykminiłem to. Nie chcę się o nic prosić, a więc głowa nie służy, żeby czapkę nosić. Czap, 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 czap! Krzywe palce, puszczę nam bity, my wam wciskamy delikatne kity, a teraz lecą właśnie mob dipy, pozdrowienia uliczne ekipy. A gdzie jest ten ziomuś co? Czekałem na Dioksa, przyszedł, bo już czeka też za dwa tygodnie. Pojedzie komuś tak na te spodnie, że się zamienią chyba w sukienkę. Wiem, jego rymy nie są cienkie. To strach nas druga i to druga, godzina pierwsza, godzina druga. Ja z mikrofonem, ja z kabelkiem i leje się struga, kiedy mój ziom po raz kolejny przechyla bochelkę. Wie, że może się nie udać, lecz po pijaku style mogą okazać się wielkie. Ten cudak, którego każdy może nie pamiętać lub pamiętać nieprzyjemnie, w każdym bądź razie to jest właśnie wielkie. Ale opcja, spotkałem kiedyś gościa, mówi, że zaczął freestylować, bo słyszał Dioksa. Tą agresję i tą pozytywną postać dla moich ludzi, którzy chcą tu zostać, z mikrofonem w dłoni, których czeka dziś chłosta. Lecz dzisiaj i nie mnie i mnie, twój człowiek Dioks wyjątkowo pozytywnie na jam sesji chętnie złapie za kabel, za dwa tygodnie rozprawi się z nimi w zabawę. Zabawę dzisiaj mamy, dzisiaj pokojowo gramy, Łodzianie zanim powiedzą odjeżdżamy. Dla moich ludzi ten tłum, bez którego nie byłyby imprezy tu. Dioks, czy już ten moment? To jest tak. I krzywe palce za gramofonem. To jest tak. Ej, jest ja. Ej, to jest tak. Wpadłem tutaj dzisiaj dla was, wpadłem jak klasik, wpadł tu na szampana. Dobrze wiesz, nie lubię udawać, ale nie lubię tutaj kiepskiego rapa. Ty, słuchaj, podobno jestem spokój dzisiaj. Hehe, mogę ci dzisiaj naubliżać, ale nie wiem, czy w tym sens. Jest twój rap tak przykry, że jesteś z pizdy, więc musisz zniknąć stąd, wiesz? Szybko nie ma cię, wiesz, dziś to nie ściema, lecz muszę wprowadzić tutaj złą energię. Na tej scenie skończyło się dla ciebie miejsce. Musisz wprowadzić złą energię teraz tutaj na scenie, no to wejdzie gres i rozluźni atmosferę. Dokładnie tak, mamy zrobić tutaj jam. Yo, nie wiesz jak jest, a ja wiem jak jest. Dokładnie tak, nie mam tutaj dresu, bo dres, jak sam mówiłeś, ma tu Dioks. Ja mam może swój dres, kurwa, ale zdjąłem. Dokładnie tak, to teraz pojąłem tym pionem. Nie mówię, że starą szkołę czy nową musimy prawiać tu, bo tutaj chodzi o słowo, poprawiam znów siebie. Kurwa, po co beef na jamie? Yo, bo już sam nic nie wiem. Dywnie, to jest tak. Ej, czasem wchodzę tu i brakuje mi energii. Czasem robię beef, dżemu Jeff, robię z beef. Wiesz jak to robię, robię beef. Dobra, dziś odpuszczę wszystko to, zapuszczę dalej flow. Wiesz jak to jest, po bitach będę śmigał, odbita będzie biba, pobita będzie twarz tego kurwa przeciwnika. Ale nie o to tutaj dzisiaj chyba tak śmiga. Wiem, przypomniał mi to grę, tak do życia, okej. Przyznaję sens tej wypowiedzi, nie wiem jak to jest, gdzieś ktoś za mną siedzi. Nie sąsiedzi, dziś ktoś bredzi, beat. Wiesz jak to jest, robię dobry tu rap, po dobry beat. A krzywe palce jest z nami tutaj. Rap na dżemach, rap go słuchasz? Tak wygląda to, czym oddycham tutaj. Wiesz, nie przeżywam tego zawodnika jednego, drugiego. Wiesz dlaczego jestem tu? Bo lubię wracać, lubię kurwa smagać lolki. I dobrze wiesz, że jestem w tym dobry. To jak z pochodni płonie filibust. Dobrze wiesz, cały czas płonie wolny rap. To wolny klimat na mikrofonach. Spotkamy się pewnie jeszcze na Mic Masters. Ej, dobra, to dobry rap, bo...